Cześć, witajcie na moim kolejnym filmie. Co prawda, słuchajcie, jest już po czasie, wakacje już się, można powiedzieć, kończą, ale słuchajcie, chcę poruszyć taki temat, mianowicie klimatyzację. Wiele ludzi ma klimatyzację, wiele tematów jest na ten temat, wiele firm jest, którzy to odgrzybiają, czyszczą i tak dalej. Generalnie, słuchajcie, o co chodzi? Chodzi o temat taki. Bardzo często, gęsto w samochodach z klimatyzacją jest taki dosyć nieprzyjemny zapach. Bardzo często, gęsto jest to w sezonie jakimś takim letnim, bo wiadomo, że w zimie inaczej to wygląda, nawet jeżeli klimatyzacja jest używana. I chcę Wam pokazać po prostu metodę, która sprawdza się, słuchajcie, w 100%. Ja mam klimatyzację od 2004 roku w pojeździe i przyznam szczerze, nigdy, ale to nigdy nie stosowałem żadnych środków do odgrzybiania, tym bardziej nie stosowałem nigdy ozonatora do ozonowania, jeżeli tak to się dobrze nazywa, klimatyzacji. Generalnie w czym jest problem? Problem jest w tym, że w samochodach na chłodniczce, która jest, tak żebyście mogli zrozumieć, która zostaje zamrażana i przez nią przelatuje powietrze i wylatuje już zimne, bardzo często, gęsto jest tak, że tworzą się grzyby. Grzyby tworzą się dlaczego? Dlatego, że słuchajcie, klimatyzacja jest źle eksploatowana. Mianowicie przede wszystkim podstawowa rzecz przy używaniu klimatyzacji, gdzie nigdy się, no w większości się nie pamięta, generalnie rzecz jest jaka, prawda? Co jest ważne przy użytkowaniu? Dojeżdżając samochodem, jeżeli wiemy, że na przykład będziemy tym samochodem musieli zatrzymać się już powiedzmy za ten chociaż kilometr, jadąc taką normalną miejską jazdą spokojną, pasowałoby tą klimatyzację wyłączyć z dwóch rzeczy. Pierwsza rzecz to jest, słuchajcie, taka: wyłączenie klimatyzacji powoduje wzrost temperatury, czyli my wychodząc nagle buchnie, uderzamy w ścianę gorącego powietrza. Dlaczego? Dlatego, że temperatura w samochodzie zaczyna się delikatnie podnosić i nasz organizm zaczyna się przyzwyczaić do temperatury tej zewnętrznej, bo przykładowo powiem Wam tak, w samochodzie ustawimy sobie, przyjmiemy mając klimatronik 16, 17, 18 czy 19 stopni, wychodzimy na zewnątrz, okazuje się, że na zewnątrz mamy nagle 28, 29 czy 30 stopni, więc my automatycznie organizm wrzucamy na gorącą wodę na zmianę gwałtowną temperatury i potem się dzieje efekt taki, że ktoś ma katar, ktoś tam gardło i tak dalej, i tak dalej. No ale to są odrębne tematy, to są skutki już tego. Natomiast słuchajcie, co robić, wracając do tematu, żeby klimatyzację eksploatować prawidłowo, pominąwszy to wyłączenie. A odnośnie wyłączenia, nie chodzi kwestii o zdrowotne, bo tu każdy dba jak ma, czy ma jak dba. Natomiast wyłączając klimatyzację przed czasem, powodujemy to, że ta klimatyzacja zostaje odmrożona powoli, to co się na niej zgromadziło, czyli cała ta wilgoć, którą my wydychamy, przemienia się w ciecz, powoli sobie wykapuje, zostanie wysuszona. Wiadomo, że no nie w części, bo wiadomo, że taki odcinek musielibyśmy dłuższy zaliczyć jazdy. Nie chcę Wam teraz zatruwać, żebyście sobie nie pomyśleli, że gościu gada i gwędzi, natomiast słuchajcie, myślę, że to się Wam przyda na pewno. Generalnie robimy tak, jeżeli już mamy problem z klimatyzacją i ten efekt się pojawił, czyli włączamy klimatyzację, mamy nieprzyjemny zapach, to bardzo ważna kwestia jest taka, co musimy zrobić. Ja nie będę tego robił ze względu na ekologię, na postoju, natomiast tak, włączamy klimatyzację, ustawiamy na najniższy stopień, jaki jest tylko możliwy, jeśli chodzi o kwestię temperatury, odpalamy, wiadomo, samochód, bo to jest zrozumiałe. I słuchajcie co, ta klimatyzacja musi sobie popracować, ja nie mówię o ilości razy, tylko w czasie, musi sobie popracować, słuchajcie, no chociaż tam powiedzmy ze 2-3 minuty. I później efekt jest taki, że na tej chłodniczce w środku została zgromadzona wilgoć. Tylko, słuchajcie, bardzo ważna kwestia jest taka, zabieg tego typu możemy zrobić i wskazane byłoby zrobić, gdy nie jest upał wielki, czyli to powietrze na zewnątrz jest dosyć wilgotne, czyli ta wilgotność jest wyższa. Możemy to zrobić po południu, późnym popołudniem, wieczorem, nad ranem, jeśli są upalne lata, bądź po prostu poczekać na pogodę taką pochmurną, gdzie ta wilgotność jest większa. I w
wtedy robimy tak, odpalamy samochód, włączamy klimatyzację. Jak klimatyzacja sobie pochodzi chwilowo, tak jak powiedziałem, te 2-3 minuty, żeby dać czas na skroplenie się, na zamarznięcie tej chłodniczki. Później robimy taki efekt. Włączamy obieg wewnętrzny. Na obiegu wewnętrznym ta klimatyzacja niech sobie pochodzi chociaż powiedzmy koło minuty. No i później słuchajcie, co robimy. Klimatyzacja, znaczy oczywiście mówimy o klimatyzacji załączonej, czyli załączamy, ona sobie tam chodziła te 2-3 minutki, potem z minutkę, żeby chociaż wyciągnęła tą wilgoć z wewnątrz pojazdu. I potem robimy jaką rzecz? Klimatyzację wyłączamy, otwieramy okna w samochodzie, czy otwieramy nasze drzwi, wyłączamy obieg wewnętrzny i słuchajcie, co robimy. Ustawiamy temperaturę na maksa. Praktycznie rzecz biorąc, na maksa temperaturę ustawiamy, jaką tylko mamy możliwość, a wiadomo, że samochód będzie nam pracował, czyli to powietrze gorące będzie leciało. No też jest ważne, żeby silnik był już rozgrzany, żebyśmy nie robili tego na zimnym silniku, bo ten efekt naprawdę się nie sprawdzi. Włączamy nadmuchy na full, ile tylko powietrza mamy. Ta klimatyzacja sobie chodzi. Ja Wam powiem, co się teraz dzieje. Klimatyzacja, która chodzi sobie włączony na full nadmuchu, ona powoduje to, że na tej chłodniczce, na której wcześniej powiedziałem, wszystko się zgromadziło, czyli cała wilgoć, która została zamrożona, zostaje po prostu odmrożona, czyli te grzyby, które się stworzyły, zostają po prostu rozpuszczone i wypalone gorącym powietrzem. To jest normalne zjawisko. Już pominę kwestię, że ten filtr powietrza ma być czysty, bo to już jest, prawda, zrozumiałe z automatu. Natomiast jeżeli samochód sobie pochodzi, tak powiedzmy, chociaż tam te 2-3 minutki tak samo, słuchajcie, na tym gorącym powietrzu, to później w samochodzie wiadomo, że jest gorąco. Natomiast robimy później efekt ponownie taki. Załączamy klimatyzację jeszcze raz, czyli zmniejszamy temperaturę na minimum. No tutaj co prawda sobie to leci bardzo powoli, ale już i mamy. Bierzemy sobie na minimum. Jak zwykle, tradycyjnie, załączamy klimatyzację, wiadomo, samochód musimy pozamykać, żeby to nam nie uciekało, zamykamy samochód, powietrze oczywiście wstępnie ciągnie sobie z zewnątrz, później jak popracuję sobie, tak jak na początku powiedziałem, włączamy na obieg wewnętrzny, wyciągamy po raz kolejny tą wilgoć z wnętrza pojazdu, która była. No i słuchajcie, taki zabieg musimy wykonać na pewno kilkukrotnie, czyli kilka razy musimy to zrobić. Na taki zabieg będziemy musieli poświęcić, no słuchajcie, średnio nawet powiedzmy te 20 minut. Może się czasem okazać tak, że za jednym zamachem nie uda się Wam tego pozbyć, ale przyznam szczerze i przyznacie rację, że ten zabieg się sprawdza. Bez użycia jakiejkolwiek chemii, bo przede wszystkim powiem Wam rzecz jaką. Nie krytykuję chemii, bo to jest rzecz przystosowana do tego, wiadomo, odświeża. Ozon, wiadomo o co chodzi, niszczy te wszystkie bakterie. Natomiast sytuacja wygląda w ten sposób, że jeżeli w klimatyzację włożycie tutaj rurkę, bardzo częsty błąd jest, wkładacie rurkę taką, która jest ze sprayem, z której tworzy się ta pianka, więc słuchajcie, to nie jest po to, żeby włożyć tutaj w nadmuch i spryskać tą piankę i na tym jest koniec. Dlaczego? Dlatego, że to, co Wy napryskacie tu do środka, zrobi się ta jedna wielka piana. Ta piana, słuchajcie, zostanie zamieniona najnormalniej w życiu w wodę, czyli w ten płyn, ciecz, taką chemię dosyć żrącą. I później jest taka sytuacja, że ta chemia żrąca kanałami gdzieś tam sobie ścieka i bardzo często, gęsto jest tak, że w dolnej części jest sensor, który odpowiada za poduszki i do niego dostaje się właśnie ta chemia, która dziwnym trafem jest na tyle agresywna, że zjada elektronikę. Także nie róbcie takich rzeczy. Jeżeli macie zrobić już to z tą chemią, to użyjcie sobie tą chemię bezpośrednio tam, gdzie wkłada się filtr pyłkowy, czy powiedzmy, jeżeli macie dojście i widzicie tą chłodniczkę, żeby tam spryskać, w tamto miejsce, a nie kategorią wkładania tego typu tutaj. Bo nigdy wkładając rurkę nie macie pewności, czy ta rurka trafiła do chłodniczki, czy trafiła gdzieś tam w jakiś tam inny nadmuch. I potem, żeby się nie okazało, że spryskaliście, no i zlaliście sobie jakiś tam moduł po czasie, który przestaje działać. Normalne zjawisko, przerabiałem już tu kilkukrotnie, że chemia zadała elektronikę. Także słuchajcie, tak jak Wam wytłumaczyłem, kilka razy taki zabieg powtarzacie, może się okazać, że takiego zabiegu po jednym, powiedzmy, takim
po jednym takim zabiegu nie uda się Wam w pełni usunąć, będziecie musieli taki zabieg powtórzyć na dzień drugi, bo to wszystko zależy od wilgotności powietrza. Ale myślę, że filmik się Wam przyda. Miłego korzystania, słuchajcie, z klimatyzacji, z chłodnego powietrza. No i bynajmniej przekonacie się, że po zastosowaniu takiej właśnie metody, kilkukrotnej wypaleniu tych grzybów, w samochodzie znika zupełnie efekt takiego właśnie nieprzyjemnego zapachu z klimatyzacji. Także słuchajcie, chciałbym podziękować tym, którzy dotrwali do końca. Prosiłbym o subskrypcję, będziecie wtedy wiedzieli coś tam nowego, co staram się gdzieś tam odnajdywać, wygrzebywać. Jak się film podobał, łapeczka w górę. No i cóż mogę życzyć. Jak ktoś jeszcze korzysta z wakacji, miłych wakacji i do zobaczenia, do usłyszenia w następnym filmie. Dzięki, cześć.